Dzień dobry, kochani. Witam Was na kanale Malina Błańska. Dzisiejszy odcinek będzie o cudach, dziwach i cyrkach. Powiem Wam, że naprawdę niewiele jest rzeczy, które potrafią mnie zaskoczyć. Byłam przez lata dziennikarką społeczną, więc naprawdę widziałam przeróżne patologie. Widziałam przeróżne zakłamania, ale widziałam też przeróżne chwile nawrotów. Powrotów i uderzeń w piersi. I gdy nagrywałam swój odcinek, w którym apelowałam do mężczyzn, żeby wsparli nas, kobiety, jeszcze przed publikacją Trybunału Konstytucyjnego to było, w naszej walce o prawo do aborcji, to nie spodziewałam się. Oj, nie spodziewałam się, że tacy panowie nas poprą. Wspiera nas Kuba Wojewódzki. Mężczyzna, który od lat w swoim programie promuje postać siebie jako króla, któremu służą półnagie kobiety. Mężczyzna, który z pogardą i wyższością drwił z ciężkiej pracy ukraińskich kobiet w Polsce. Który, gdy się zrobił sajgon z jego nabijania się właśnie z ciężkiej pracy ukraińskich kobiet, przeprosił, ale uważajcie, przeprosił za to, co one poczuły. Nie przeprosił za to, że powiedział kretynizmy, i że generalnie zachował się jak idiota, tylko przeprosił za wszystko to, co one poczuły. Nie za swoje zachowanie. Kuba Wojewódzki dzisiaj wspiera strajk kobiet. Ale strajk kobiet wspiera też na pierwszej linii frontu w Katowicach, wykrzykując i nagrywając bardzo odważne, wojownicze apele Kamil Durczok. Popatrz, Jarosławie, do tego doprowadziłeś ludzi. Tysiące. Na ulicach. To, że ty jesteś psychopatą i powinieneś się leczyć, to jest jedna sprawa. Ale to, że twoi jamczarzy robią to, co robią, to jest absolutny skandal, bo ty ich do tego namawiasz. Tak. Kamil Durczok, ten mężczyzna, który pożegnał się ze swoją posadą bardzo ważnego pana dziennikarza w TVN-ie po tym, jak wybuchł skandal związany z molestowaniem pracownic. W końcu strajk kobiet popiera Szymon Hołownia, świecki ksiądz, który do niedawna był miłośnikiem Kościoła katolickiego, głównego wroga dzisiaj kobiet, jednego z głównych wrogów dzisiaj kobiet. Szymon Hołownia, który dzisiaj w swojej nowej odsłonie, bardzo fajnego pana, który bardzo fajnie mówi i wszyscy potrafią się z nim zgodzić, nawet w tej odsłonie, gdy chce kogoś obrazić, komuś umniejszyć, mówi, że zachowuje się jak w żeńskim gimnazjum. Czyli po prostu. W jego krwi płynie pogarda względem kobiet. I nawet po liftingu politycznym nie potrafi się tego wyzbyć, ale popiera strajk kobiet. Jak można to wytłumaczyć i zrozumieć? No więc jest kilka możliwości. Może oni nie wiedzą, o czym jest ten strajk. Może oni nie rozumieją tej energii, która została rozbudzona po decyzji Trybunału Konstytucyjnego i która od dawna drzemała w kobietach, a dzisiaj daje swój wyraz i która brzmi: mamy dość starych oblechów, którzy będą nam mówili, jak mamy żyć. Mamy dość dziadów, którzy przez lata pokazywali kobietom, gdzie jest ich miejsce i że to miejsce jest niżej. Dość panów, którzy nas uciszali. Kazali się uśmiechać i oczekiwali obsługiwania. Panów, którzy pouczali swoją mądrością, gardzili przy tym naszymi mózgami, ale używali ciał. Druga opcja jest taka, że być może ja nie dosłyszałam tego, co powinno wybrzmieć, ponieważ między wcześniejszym zachowaniem panów a dzisiejszym poparciem ich dla strajku kobiet jest ocean, w którym powinno wybrzmieć autorefleksja, powinny wybrzmieć może przeprosiny, powinno wybrzmieć panów przepracowanie patriarchatu. Jeżeli padło coś takiego ze strony któregokolwiek z tych panów, dajcie znać. No a trzecia opcja jest taka, że być może panowie mają nas, kobiety, za idiotki. I słuchajcie, ja wymieniłam trzy bardzo znane, głośne nazwiska, ale rozejrzyjcie się dookoła siebie. Spójrzcie może na swoich ojców, może na swoich braci, którzy dzisiaj mówią: wow, dziewczyny, wow. A którzy was właśnie uciszali, mówili, co macie mówić, myśleć, podejmowali za was decyzje, krytykowali waszą odwagę i podcinali wam skrzydła. Trzej panowie z tytułu. Ten kanał jest dla was. Jest dla takich zbłąkanych owieczek. Naprawdę chętnie, tutaj posadzę was, chętnie wysłucham o drodze, którą przeszliście od bycia oblechem do bycia feministą. No chyba, że naprawdę macie nas za idiotki. Zapraszam. Dajcie znać.
subskrybujcie kanał i... Tak. Subskrybujcie kanał.